Dobra. To fajnie działa. Live Studio wchodzimy, to jest to. Dobra, jest powiadomionko. Dobra, nawet jak ktoś już ogląda. Chwila. Halo, halo? Słychać mnie, widać mnie? Dobra, wygląda, że działa, słuchajcie. Wygląda, że działa. Możecie coś proszę napisać na czacie, żebym mógł to sprawdzić. To już nasza tradycja taka, nie? Wiecie. Żeby wszystko hulało, to musi wszystko hulać. Boty do mnie piszą na razie, ale boty to taka ich praca, żeby pisały. Ja chcę wiedzieć, czy wy możecie pisać. To jest mega ważne. Mamy chwilę, bo miałem zacząć o 14.30, ale to przejdziemy sobie przez jakąś konfigurację. Dobra, on dostaje kolejne powiadomienia, czyli Twitch też ruszył. Dobra. Także please jeszcze raz, proszę coś na czacie napisać, bo muszę mieć pewność, że to działa. Nikt nie ma chętnych? Napiszcie chociaż, schowaj twarz, pokaż grę. Cokolwiek. Biłyczka. Gdzie są moi standardowi testerzy? Zawsze mi tutaj pomagają. Tutaj muszę piszyć. O, jest Krzychu. Siema Krzychu. Wielkie dzięki. Powiedziałeś mi od razu, że już działa w sumie. Maksima. To wyłącz. O, dobra. Dobra, wiem, że jeszcze sprawdzę tylko jedną rzecz, bo będę chciał wam coś tutaj wrzucić. Tak w połowie streama mniej więcej. Poszło wszędzie. Czemu mi to przyszło z restri... Okej. Nie chcę tak robić, chcę. Dobra, o, siema Olek. Dobra, działa test. Pierwsze podejście, tak, dopiero uruchamiam właśnie. W tym momencie właściwie. Ja mogę sobie to jakoś przesunąć? Nie, dobra, musi mi tak wyglądać czacik. Uruchamiam właśnie, pierwszy raz. Sporo znajomych mówiło o tej grze. Mówili, że jest super, że jest świetna. Że cieszę się, że przyszło mi ją przetestować. No i tym bardziej cieszę, że mogę to zrobić z wami, prawda? Tak, Olek pisze na Twitchu, że też mi mówił właśnie, że to jest dobra gra. Może pograł tylko pół godziny. Ale no, wierzę, że taka jest prawda. Skoro mamy tutaj jakąś ćmę. Ćmę to mi się kojarzą zawsze z Last of Us. Świetliki chyba były, nie? Zaraz wam powiem, że jestem takim średnim fanem horrorów. Do Residenta odnowionego podchodziłem jakoś długo. Optymalizacja leży, ale przez to na PC-ta jest, to co tam? PC-ta i Xboxa, czyli to samo. Co tam optymalizować? Tam twórcy zasugerowali, żeby grać na padzie i na słuchawkach. Niestety pada do kompa nie ma, muszę się robić. Ale słuchaweczki sobie przywdziałem. It all starts with a dead girl. Mogą być polskie napisy chyba, zaraz to przystawimy. No, jakoś żyje. Zabił dziewczynkę na molo rocznym ciemnym. Obczajmy to.
O, czaj, kawy sobie nie zrobiłem. Dobra, będę pił kolę. Ever since I was little, I've had this no nie ma na powie, dream. Ja mogę, it's the end of summer. Filmik, jak kliknę, girl is running through the woods. The moon, the scent of pines. And then the gunshot. Rozumiem, że ta koleżanka tutaj to jest właśnie nasze medium. Ale ma super it always felt so real. Taki the blood on my cheek. Są lata 90. Cold sweat running down my skin. Smaszków, I'd managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. Dobra, przy ciszej grze, on lepiej nie pisał, że jest głośniej niż ja, więc. Part of me, I could never fully understand. Robimy tak, trochę siebie podgłośnie i powinno być ok teraz. That wasn't the only part. Zobacz, Olek, czy spoko jest teraz. Ma wielkie no łapy. People used to think I was strange. If they only knew. Ona do siebie mówiła? That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. No proszę. Grunwald. The day I went home to. Ale to jest zawsze fajne, jak się w grach widzi takie polskie miasta, w ogóle polskie dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Niezłe mieszkanko przy rynku, pewnie drogie było. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. No dobrze, pozbieraj się do kupy, idziemy zwiedzać Kraków. No nie byłem w Krakowie. Chociaż tak pozwiedzam, nie? Ale mnie miał przykrych wspomnień z tego zwiedzania. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Paweł, to jest The Medium. Polska giera. Dobra, zobaczmy, co tu możemy zrobić w ogóle. Inwertów nie będziemy robić. Audio. Pawki. Okej, pustimy tak. Language. Polski language sobie zrobimy. Dobra. Audio. Pawki. Okej. Grywka. Auto przechodzenie zdarzeń? Nie. Dobra, idzie teraz po Polaczku. Dobra, i co tu się robi? Coś mi homstruje? O, zobaczcie, przycina trochę. Będziemy zmniejszać zaraz. Co tu mamy? To mnie jest polski kalendarz, e? Wspomnienie świętych aniołów, pogrzeb, ultra dźwięki, najwyższa Maria Panna Różańcowa. Biopsja, pogrzeb. Duszki. Dobra. Co tam dalej? Co ci się, Paweł, dzieje w szpitalu, że jesteś? Zobaczcie ten dywan, zobaczcie w ogóle ten dywanik, jaka to jest miejscowa. I jaki kredens, jest moja babcia ma taki. Z kitu, sami montowałem ostatnio. To ma nowy taki kredens, żeby nie było. Koteł. Yeah. Nice to see you too. O, koteł. Dobra, co tu mamy? It's like he never. Kamerka trochę jak w tym, jak w Rezydencie oryginalnym. Zobaczcie to. Jack was part of the Solidarity movement. Nice. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Dobra, wstecz. No też się trochę dziwię, że nie ma polskiej lokalizacji, ale może to kwestia czasu po prostu. Come on, Jack, where'd you put it? Okay,
Let's do this the other way. Dobra, tu co? Zobaczymy. Wyjemy widzenie. Wow. A. Spinka do krowata Jacka. Połącz. Nie bardzo wiem, co tu robię. Jezu, co mi tu... Coś mi napieprza telefon strasznie. Olek, co ty piszesz na Instagramie? Pisz tutaj. Co z tym zrobić? Dobra, wstecz. Okay, I think that's it. Można pogłaskać kota? Można głaskać kota? Mamy goty. Nie, nie ma głaskania kota. Ale to jest taki pokoik. Ojej, Matko Bosko tam wisi jeszcze. I used to think I'd never fit in. But Jack... He didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Jacek powtarzał, że jestem wyjątkowa. Mówisz, że łazienka jest tacy też? Keep hissing at me. No zobaczymy, ale to... No, chcę to zobaczyć. O. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help him. Każdy to miał w domu. Każdy. Mamy z widzenia. Nie, dobra, idziemy zobaczyć łazienkę. Tu jest chyba łazienka, nie? Muszę się cofnąć. Dobra, wejdziemy tu najpierw. A te dywaniki takie. O, jaka kuchnia, o nie! Looks nourishing. Kocie, łakocie. Jezu, no co za ludzie. Człowiek streama nie może zrobić, bo wydzwaniają. Mamy kocie, łakocie. Good morning, Krakow. Co tam w Krakowie się wydarzyło? Górnicy z kopalni Siersza jak każdego dnia przybyli się do pracy, ale zamiast lamp i kilofów przynieśli czarną trumnę, na której zapalono znicze. Symbol upadku ich zakładu pracy. No, straszne newsy. O, tutaj jakiś ten. Dark room. Och, Jacek. Coś ty narobił tutaj. Instrukcja, jak robić zdjęcia. A tu mogę pewnie włożyć zdjęcia. Wyświetlenie. I guess I forgot about this one. O. I can do it now. Dobra, tylko przeczytaj mi instrukcję. Jak się wywołuje zdjęcia? Na 5 sekund. Na 3. 3. I na 3. I zaraz, illuminate. Naświetl zdjęcie przez 5 sekund, zanurz je w wywoływaczu na 3 sekundy, w przerywaczu na 3 sekundy, zanurz zdjęcie w utrwalaczu na 3 sekundy. Okej. Okay. Mam wiedzieć, które jest które. Dobra. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jadę po kolei. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Too soon. It needs to stay in longer. Musi moczyć dłużej. Raz, dwa, trzy. Jakie niewyraźne. Raz, dwa, trzy. O proszę. Dobry jestem. Shit. Jacek był łysy. A Jacek dostał zlecenie po prostu jako agent. Jest teraz zajęty, dlatego go nie ma w Krakowie. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Dobra. No, ja tą łazienkę chcę zobaczyć teraz. Jest ta łazienka. O, kocie żarcie można dać jeszcze. Wisi się przy lodówce. Here you go. What's your face? Masz jedzko tak
Glad to see you're still kicking around. Czemu nie można pogłaskać kota? To jest takie niedopatrzenie w grze straszne. O, tu jest łazienka. Tu jest łazienka, bo tu jakiś wisi szlafrok. O nie. O, jakie krany, miałem takie krany w ogóle, jaki wypas. Interesting. Nóżeczka. Można zobaczyć? Nie. Nie ma przeglądania w lusterku. Typu, oj, grzejnik rurowy. Dobra, słuchajcie, idziemy. Idziemy dalej. Ależ sentymentów. Wasn't as weird as it sounds. To są lata 90. Iska, to wiesz. If it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Upada deszcz, co tu się dzieje? Dobra, idziemy tutaj. No nie jest to gra akcji, ale... Ale... Nie ma Kamil. Dobra, tu jest wszystko pozamykane, nie? Nie możemy nigdzie pójść, możemy tylko sobie... Tak, na Xboxa i na PC-ta to jest idea. Jack. Taught me to accept my condition. Jacek, po... Patrzcie, żuk. He was the only one who saw his gift. Żuk, tu jest normalnie. Chcę żukiem powiedzieć. Okay, the last goodbye. Tą pogrzebowy. Siema JJ, hello. O, skrzyneczki na listy. Jeszcze jest pełno takich. Do dziś działają. Last goodbye. Dobra, idziemy na last goodbye. Tu mieliśmy klucz jakiś. Tak jest. No, ja krzychu jeszcze nie mam nowej generacji, więc... Czekam. Wiem, że Jacka tu musimy pochować. Pani medium pewnie pracuje w jakimś domu pogrzebowym i po prostu ma tutaj takie... Co mi tu, kurde? Przepraszam, jakoś... A wiecie co, włączę jakiś tryb może nie przeszkadzania, bo strasznie mnie rozkojarza ten telefon. Okej. Okay. Dobra, preprum, mamy kluczyk. Co tu jest? Wspólne informacje. Aha. Adam Nowak zmarł. On tak z rodziną. Ogólne mężczyzna, data urodzenia 76. W 59 zmarł. A czyli mamy już w sumie taki... Mamy tutaj datę. Nowe usługi. Pani nowa wystarczyła dzisiaj potwierdzenie opłaty pogrzebowej, leży w szafce, Robert wziął wolne w piątek, więc trzeba znaleźć zastępstwo na pogrzeb. Marianna. No proszę, jakie zdjęcie z Jackiem, ładne. Przyzwyczaić do sterowania, bo klikam ciągle złe rzeczy. Ale to ogarniemy. Oj, takie ten, takie pasiaste zasłonki to na bogato już. To już jest bogatość. To jest wyjście? Nie. Jak się stąd wychodzi? A tutaj, dobra. Tu jest preparation room. Prep room, tak jest. Mamy kluczyk. No ten preprum już taki trochę
ociosany z tego blichtru. Piwnica, zaczyna się. No dobra, mamy piwniczkę. Not sure if I'm ready for this. Trzeba Jacka przygotować. Czy tu pan Nowak będzie leżał? No dobra, dawać tego Jacka. Hey, Jack. Mam jakieś jumpscary mediumowe? Puść Jacka. Mam tu przypiąć tą przypinkę, o właśnie. Nie? Special clip. A, to jest spinka do krawata, ale nie ma krawata. Okej. Okay. Okej. Okay. Jest krawat, Jacku. O, tu jest krawat. Dobra, połączony ze spinką. Cyk, elegancko. Snazzy. You wouldn't have it any other way. Dobra. Okay. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. No i dobra, Jacek przygotowany. Smutno się zaczyna. Ale jak to ma być horror psychologiczny, to chyba musi tak być. Tak, właśnie już tak mówiłem Jade'y wcześniej, że nie ma Jacka, bo na misję pojechał. Ale okazuje się, że nie. Że to nie to. No i już zamykaj. Teraz spotkamy się z Jackiem po drugiej stronie pewnie. People read. The sign says closed. Okej. Pytanie, czy nasza tutaj Marianna chyba, tak? Ona się nazywa? Czy nasza Marianna umie w swoje moce już, czy dopiero się będzie uczyć? Co jest z tym? Co to wziąć? Nie da tego wziąć. Nie da się chyba, dobra. Dobra, idziemy zobaczyć, kto tam puka. Tu chyba ten, szczepionki nie znajdziemy tutaj, JJ, wiesz? A co to za cień? Ej! Właśnie się przydał Wiedźmin, a nie dziewczyna jedna. Widna. Okej. Mamy tutaj poltergeista. What the hell? Widzieliście ten cień, prawda? You felt it too, huh? Może się. And then it happened. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Dobra, co tu się dzieje? Okay. Ah, where is that darn notebook? Jacek. I'm gonna be late. I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child?
No jest Jacek. It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. No dobra. Listen, Jack. Nie takie straszne, no ale... You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my friend. Faktycznie z perspektywy, okay, kogoś tego nie widzi, to ona się zachowuje trochę dziwnie. Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Jacku, no nie żyjesz, no co się stało? Why is it so cold in here? Where is that? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. Może mu dać tego na tesu po prostu i miałby spokój, chłopak? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital. No nie martw się, Jacku, już się nie musisz martwić o operację. Yes, Jack. No fajnie, ten podział jest tak. Oko jest to pokazane. You know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. Co sobie to pogląd jeszcze? All right, Jack. I promise. Yes, yes. Be good, Marianne. Dobra. Be my child. Blondzik mam. W razie co? Pamiętamy, Jacku, pamiętamy o tobie. Nic się nie denerwuj. Dobra, rozumiem, że ta gra to będzie jakaś sprawa. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things. Ale nie przerywajmy chwilowo. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too. Ciężka robota, żegnanie się z duszami. Taki serial chyba Medium, nie? Tam też było taki case. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided, torn between two realities. Proszę. A to ta naleweczka? Jagery? I was the only one. Od coś tam, Polish, od Polish whisky, okej. Okay. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Okay, dziwny taki ten. This is a joke. You need to listen to me, Marianne. Dziwny okay. Telefon od tego, który się zna. I know what you are. Teraz po rozmowie ze twoim zmarłym przyjacielem. Who is this? My name is Thomas. No masz. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? Trochę ciężko mi zaufać. It all starts with a dead girl. A to już słyszeliśmy. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Nie, to Tomasz nie chciał winu do karty.
Dobra, chyba nie mamy wyboru. Musimy jechać na Niwę, spotkać się z Tomaszem. Łąpy. Takie wstaweczki fajne, takie z lat 90. z Charkowa. Nice. Może kogoś znamy tutaj z napisów. Napisy na początku gry to tak nietypowo, co? Chyba, że już przeszliśmy całą, ale nie sądzę. Poproszę lejkonik. Gazetki. A w ogóle nie powiedziałem wam, że... Znaczy generalnie tak, no Medium jest u nas 10% taniej z okazji premiery. A poza tym, jeszcze w trakcie tego streama podrzucę wam kodzik, który obniży jeszcze dodatkowe 10%. Więc będzie dużo taniej. A oglądając przy okazji ocenicie, czy warto. Muza jest mocna, naprawdę. Wieściówka robi roboty też. Wiem, że jedziemy na Niwę. No nie da się kierować pojazdami. And off I went. Co za motor? Kto się zna na nich? Jako Samsona znam. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Jest las. Niedobrze, jak jest las. Środek wypoczynkowy. AJ, ty śmieszku. Tak, będę go szukał. Nie wiem, czy zdążę do niego dojść, Krzysztof. Ale ten smaczek bardzo chciałbym namierzyć. A dobra, jak podpowiesz kiedy, to okej. Okay. Chodzisz tutaj? Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Junak? Właśnie, to może być Junak. Ja się słabo znam na tym, jakoś tam nie interesowałem się motorami. Dobra, tu jest raczej zamknięte. Ale to chyba nie problem, bo gdzieś naokoło. Chyba nie bardzo. Pozdrowienia z Niwy. Podobałoby ci się tutaj, moja droga. Wspaniała świetlica dla dzieci i bezpłatne zajęcia plastyczne. Rodzinna atmosfera, a hotel jest ogromny. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Chciałbym, żebyście tu byli. Tęsknię. To nie jakiś faranek. Po angielsku napisane jest. Chyba tu przez okienko się przejdzie? Nie, chyba trzeba iść tutaj po prostu. What the? Hello? Tomasz? Thomas? Chodzi trochę jak zombiak, to nie fajnie. No, tu się nie da przejść przez okno? To mi się nie podoba to.
Nie ma go, już poszedł sobie. Dobra, może tu pójdę. JJ na tym, na Facebooku mówię, możesz wejść, tam też jest stream. You wanna keep me out, Neva? Zima. We're gonna have to do better than that. Zapuść się w głąb pośrodka. Dobra, idziemy. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. Patrz, gdzie maluszek stoi. Urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed Ganko, workers, takie trochę... ancient curses. You know, the usual. Sprint to nie jest, no. Ale dobra, ale można zawsze trochę szybciej się poruszać. No wyobraźcie sobie taką sytuację, że dzwoni do was jakiś typ. Mówi, ej, znam cię, przyjedź do opuszczonego ośrodka. Nie, wszystko w porządku. Bieg dziewczynki, jakaś piłeczka się przytoczyła w lesie. Dobra, trochę to jest creepy. Hello. Dobra, mamy kroki. Wiedźmiński zmysł tutaj zadziałał. Rozglądajmy się trochę. O, nie da się poglądać, okej. Chyba nie da pójść inaczej niż za tymi śladami. Fajny ten las, ładnie zrobiony, trzeba przyznać. Faktycznie nie ma jakiejś takiej ścieżki wydeptanej, tylko się chodzi jak po lesie. Spoko to jest. Z tym rozmyciem? To jest wiedźmiński zmysł. Naszej koleżanki Marianny. Nazywa widzenie chyba tutaj. Tomasz i... kajak, nie wiem. Nie będę mówił. Tomasz się z kimś tutaj podpisał. A zaraz, to można chyba dotknąć jakoś. O, i zobaczymy. No bo to jest po prostu rączka dziewczynki odciśnięta. Zobaczmy, zobaczmy. A ty, Karol, jeszcze nie grałeś? Też jest rączka. Podoba mi się ten las. Bardzo fajny las. Myślę, że zaraz go znielubię trochę, ale na razie jest super. Dobra, znów rączka. I tak dobrze, że nie jesteśmy w tym lesie w nocy, to jest i tak duży plus. O, takie rzeczy ostatnio w Toruniu zwiedzałem. Tak z zewnątrz trochę by się nie dało wejść za bardzo do środka. Ale robi to wrażenie w lesie. No, Karol, taka praca. Zresztą... Twoja wina, że tak powiem. Tu się chyba da wejść, zobaczmy. Uwaga, w związku z odkryciem szczątków ludzkich, prace renowacyjne zostały wstrzymane do chwili zakończenia planowanych badań archeologicznych. No i cyk. No będziemy się przyciskać. No dobra, przyciskamy się. No szczepi tak, to mnie nie przestraszysz.
O, i teraz jest Wiedźminem. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Dobra, skakujemy. Nawet światełka są oddane tutaj, zobaczcie. Dead. Na świecie materialnym. Like everything else in this place. Tu się coś świeci. Nie, krzychu nie grywałem, no bo nie mam PS5 niestety, no. Bardzo chciałem. Yeah, not getting through here. Not with the power out. Potrzebny prąd. When you exist in two realities, you're affected by either. I learned that the hard way. Dobra. Mam jakieś creepy rysuneczki. Ktoś nowy. Pięcia Jacek, dobra. O, osobliwe rysunki. Rozumiem, Krzysiek, że grałeś tego Residenta demko. Jak? Bo nawet nie widziałem żadnego gameplayu, wiesz? Nawet nie wiem. Tak mi było smutno, że nie mogę pograć, że nawet nie zaglądałem. Nie wiem, jak który świat patrzeć. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely. Tu leży. Waiting for someone to embrace it. Jaka creepy miejscówka w ogóle, zobaczcie na te posągi, nie wiem, te posągi chyba, nie? As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world? A, no w sumie, ciekawe, JJ, czy będą takie... Znaczy, w sumie już mamy taki moment chyba, nie? Bo tu coś mogę zrobić. I nie bardzo wiem co, ale rozumiem, że to jest jakaś energia, mam ją teraz chyba w świecącej ręce i... Będę mógł tym zasilić może to światełko. No, widzisz, tak myślę, że na jakieś 87% będzie dobra produkcja. I figured I could use it. Energy's energy, right? Dobra. Oh, so that worked. Good for you. Okay. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. Dobra, udało się stworzyć prąd między światami. Całkiem spoko. Nie podpowiadaj, tylko powiedz, wiesz co powiedz. Nie boję się tych takich flashów. Dobrze. Zawsze podchodziłem do takich gier. Jakbym powinien się bać. Wiecie o co chodzi? Byłem przestraszony i każdy kroczek taki, że kurde, chyba coś będzie strasznego, muszę się bać. Ale nie ten, ale jakoś... Wyrosłem z tego, na szczęście. Mam kroki dalej, dobra. Ryzyko pożaru. Dobra, jak ma być pożar, to idziemy. Coś się będzie działo. Dobra, kurde, też po 15, słuchajcie, to jest taki... Momencik, gdzie... Wrzucam wam kodzik tutaj, na czata. Kodzik na czata, czekajcie, tak, wrzucę go tu. Przepraszam na chwileczkę.
Rzucę go tu. Rzucę go tu. Jak się wam wyświetlił 4 razy, to sorry. Jak tylko raz, to okej. I to jest kod, który daje dodatkową zniżkę na tę giereczkę wspaniałą, którą właśnie ciśniemy. Ciężko mi powiedzieć jeszcze, czy polecam, ale wygląda naprawdę interesująco i piękny jest ten las. Piękny jest ten las, piękne są te smaczki polskie, ten Kraków, te mieszkanie takie perelowskie, no super to jest. Dla samego tego myślę, że warto spróbować. Poza tym jest to polska produkcja. Lover Team robiło. Tam chyba maczali paluchy polscy aktorzy też. Gdzie mam iść? W lewo czy w prawo? Chyba nie, to nie ma nic. Idę tu. Też nic nie ma. Ale jest ładny widok z góry. O dobra, są kroki znów, okej. O, i tu jest ośrodek. Dobra, tutaj mamy cały ośrodeczek, elegancko. Niwa. Środek wypoczynkowy, niwa. Dobra, kto był w tym ośrodku na wakacjach kiedyś, przyznać się? Czym ty jesteś, Niwo? Był taki ośrodek w ogóle, jak ktoś? Wydaje mi się, że może być. Intense. It was like a landfill of memories, emotions. Wysypisko wspomnień i emocji, gdzie żadne nie było dobre. Zapraszamy do Niwy. Ośrodek wypoczynkowy. Strzałki narysowane. Kroki. Takie, pamiętacie takie płótki telefoniczne? Okej, co to było? No nie, dzwoni. To Tomasz? No, it's definitely something. Trust me. Okay. You made the right call sending me. Okay. Yes. It's only a matter of time. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. No były takie automaty, mnie pod blokiem taki stał kiedyś, a potem go przerobili na budkę. Co, wchodzimy? Tutaj? Nie. No tutaj, Krzysiek? To gdzieś mam się wrócić? Nie no, nie widzę tutaj żadnej takiej jakiejś ściany czy coś. Zobaczę jeszcze, co tam jest. O, latarnie takie betonowe. Ojej, jakie to fajne wszystko. W klasy można było pograć. Mam coś. No, było grane w klasy. Jak musisz doprecyzować. Jest spisko. Co ty robiłaś za młody z latarnią, że miałeś takie bliskie spotkanie?
Wiesiek, bo ja teraz chodzę i szukam. Powiedzieć, czy to jest tu, czy to nie tu. Szukamy takiego easter egga. No, mignęło info dosłownie, więc... Nie wiem dokładnie, gdzie to jest. Dobra, wchodzimy dalej. Hello? Anybody in there? Ktoś na nas patrzy, to pewnie Tomasz. Locked. Obviously. There's gotta be another way. Wejście może tu. Jezu, iska. Shit, the handle's missing. Maybe I could replace it with something. Dobra, szukamy klamki teraz. Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. A, dobra, już wiem, co będzie do zrobienia. I think there's a broken window up there. Będziemy wyciągać śmietnik z tamtych drzwi. By znaleźć klamkę. No, piękne czasy. Dzisiaj jest takie odzwona, to by twoich rodziców zamknęli do pierdla. Za niedopilnowanie. Dobra, szukamy jakiejś klamki. Wiesz co, nie wiem, czy to będzie na PS4. Ja się wracam? Wracam się. Nie wiem. Powiem ci szczerze, że nie wiem. No, wyszło na PC-ta na razie i na Xboxy. Bo na PS4, no chciałbym, bo na pewno by mi się milej pograło. Uroczysto trwa... nie tak. Dobra, dobra. Gdzie my mamy te... O, może w maluszku coś będzie. Hey, old timer. Dawaj klamkę. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. No, znajdźki chyba, nie? Iwa praca. Lato w pełni, środek pęka w szwach od czasowiczów. Wiesz co to oznacza? Więcej pracy dla twojego małżonka. Ale to dobra praca, dziwa. Pan Rykowicz powiedział, że zatrudni mnie na stałe. Dasz wiarę? Nie spieprzę tego, nie tym razem, obiecuję. To ten sam Franek, a czemu on nie powysyłał tych rzeczy, tylko... Hope you don't mind if I, pop your trunk. Pogażnik, w ogóle za granicą to nie skumają, że tu jest pogażnik. O, i cyk, jest klameczka. Jaki wkręt, tak powiem. Ojejku, możesz mi się łezka kręcić. Ow, shit! Czego strąbisz, ty? Coś tu jeszcze jest ciekawego? Chciałbym znaleźć ten murek, ale Krzysiek przestał się odzywać. Szary murek, przed nim liście. No są wszystkie szare murki. Zejdę tu jeszcze, może to tu. Szukamy easter egga, ważnego bardzo. Mamy jakąś znajdziuszkę. Nowy sowiecki pojazd kosmiczny wkrótce wystartuje. Jakbym miał pod ręką tą ciekawostkę jeszcze, to bym znalazł, może bym skumał po widoku. Ale...
Tylko musisz się skupić. Poszukamy jakiegoś szarego murka. No i otwarte, elegancko. So began the great dumpster heist of 1999. Brawurowa kradzież śmietnika, tak jest. On taki ciężki ten śmietnik. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. Dobra, hop. Chcemy jeszcze zobaczyć, co tam jest w środeczku, nie? Bo może coś jest. Nie, chyba jednak nic. No dobra, to wspinamy się i zobaczymy, co jest w środku w Niwie. Dobra, pyc. Ostrożnie, ostrożnie. Dobre szkło. O, są szare murki, jest potencjał. Skacz, skacz. Spokojnie. Nie jest wysoko. Ale powrotu już nie ma. Tyle krzyków. No dzięki, JJ, trzymaj się. So it's true. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. A krew w Niwie była. I But nam to powiedział. To jest najlepszy medium. To takie rzeczy. Hello? Anyone? Nie. Thomas? You there? The Duckling. Polish Legends of the Dragon of... of Wawel. Wawel Hill. O, jest do złożenia smok. A były takie książeczki. O, super. Super, super. O, tu mamy plan. Plan się przyda chyba co? You are here. To jesteśmy na wejściu. Pól. Pokój dzienny. Pozwracana pozostała okładka. Wiadomości polskie. Wiadomości, informacje, praktyczne porady dla nowoczesnej kobiety. Studia przodków. Nowy literacki bestseller Joanny Chmielewskiej. Czytelniczki pytają, eksperci odpowiadają. Dobra, idziemy dalej. Do windy raczej nie wejdziemy, ale możemy zajrzeć tu na przykład. Będzie jakaś historia. Nie, pocztóweczka. Znowu Franka. Najdroższa, wiem, że obiecałem, że was odwiedzę, ale nie zgadniesz, co się stało. Dostałem awans. Poważnie. Dzisiaj jestem kierownikiem personelu.
Naprawdę myślę, że to może być to. Nowy początek, prawdziwy dom dla nas. Ty, ja i dzieci. Wiem, że to szalony pomysł, ale pomyśl tylko, twój na zawsze. Franek. Stawiam, że to Franek. Co tu mamy? Vivien. Gwiazda Teatru Bolszoi. Dobra, jego światełko, to zamknięte pewnie na prąd. Nie, na kłódkę jednak. Wzięłaby się kierę ze sobą. Tyle by się rozwiązało. Ktoś tam na nas patrzy. Hello? O, masz wyłaź. Thomas? To już nieśmieszne. Dobra, po drugiej stronie. Obczaić. Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Kto tu mieszkał? Kowalski, Brunon, Smok, Halina, Maurer, Wiktoria, Żelazo, Bors. Dobra, już, już. Dobra, znów ta creepy piłeczka przyleciała. Creepy piłeczka, co tam się stanie z tą piłeczką? No dobra, mamy podział. You startled me. I did, didn't I? You look real scared. Okay. I'm sadness. Smutka. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But no. I don't remember what it was. To pomóc dziewczynce odnaleźć imię, tak? Oh yeah, I used to have a lot of friends here. Troszkę tam nie ma ręki, na przykład. Did something happen to? I don't really want to talk about it. That's okay. Dobra, co tu się stało, so, smutko? Do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going. Ej, czy ona tu bytowała w niebie? Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? Trochę się zainteresowałem tą historią, powiem wam. Co tu się stało w tej niwie? People stopped coming. Only a few of them stayed. No, otworzyli konkurencję gdzieś. I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little Oczywiście. While. It's been so long since I played with anyone. Okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Do you know him? Gdzie jesteś, Tomaszu? I've heard that name before. Take your time.
psie smutko. Pomóż. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Mary. Wait. I can't go that way. No nie przejdziesz, przejdziesz. I need to get up there somehow. Już w jednym świecie jest. Są schodki, to czemu nie można przejść? Okej. Okay. Windę uruchomimy, co? Halo, winda. Hey. An elevator. Might as well see if it works. Sadness. Działa. Działa winda. Ale fart. Nie przytrzymuj F, aby opuścić ciało. Let go. There. To tak. Fuse box. Need some energy to spark it up. Okej, dobra, czyli można się rozdzielić. Fajnie. Gotta move fast. Tam jest chyba na dole, co? Dobra, wyjdziemy tam. An out of body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. To jest takie rozmyte jest ten spacer. Trochę mnie tu zjada. Marianka, now get your ghostly ass back and power up that elevator. Jak się zbliżę, to mnie przybędziesz? A, dobra. Dobra, to było całkiem fajne, muszę przyznać. Bardzo w porze feature, że można sobie tak wyjść z ciała. Teraz z kolei co? Nie mogę przejść, bo... Bo jest to rozdzielenie, tak? Dzieła cieszącego się między tą samą malarza, Ryszarda Tarkowskiego. Wiesz co, zaraz ci powiem, bo też mi się wydaje, że coś tu się przycina. Ustawienia mamy tak, zobaczmy. O tu. Pełny ekran. Niska jakość? Damy średnio, może się nie będzie przycinać, co? Niskiej jakości tak wyglądało super. Wygląda jeszcze bardziej super. Oj, ale nie, zobaczcie, mój kompik chyba nie daje rady tego, co pociągnąć. Pójdźmy do ustawień jednak niskich. Awansowany jakiś. O, co tu jest? Co tu w ogóle jest? Motion blur. Blary. Anti-aliasing. No, podstawowa jakość, damy. Teraz się jeszcze bardziej zamuliło. Krzychu, podpowiedz, co tam poustawiać. Nie, chcę ustawienia. Gdzieś 10 FPS-ów mówisz, tak?
Jakoś bym chciał niską zrobić. Dobra. Nie wiem, gdzie mam pójść. Dobra, nie wiem, gdzie mam pójść za bardzo. Dobra, wróćmy do ciała, może to się da chyba przejść. Dobra, to nie, to nie może być kwestia... menu, spokojnie. Tutaj zrobimy ustawienia. 30. Po prostu wyłączamy jakieś aliasingi. Średnio. Zmniejszamy trochę, no, żeby to działało płynniej. Winda znów? Na pierwsze trzeba zjechać. Dobra, teraz mi się muli jeszcze bardziej. Zaawansowa. Dobra, zrobimy użytkownika. Średnie zrobimy i zostawimy tak. Wróci. Dobra, nie skumałem, że nam się winda wywaliła na pierwszym piętrze. Dobra, jedziemy wyżej. Okay. Now where did she go? Dobra, gdzie nasza smutka poszła? Jesteśmy tu. Meeting room, dobra. Meeting room, a dwa manager's office. Dobra. Mutko, gdzie jesteś? Chcemy któreś drzwi otworzyć? Chyba nie za bardzo. Czemu tu nie mogę iść? Chodzi? Trochę nie lubię, jak nie mogę kamerą poruszać. Ja wiem, że to jest taki zamysł specjalnie tej gry, ale... troszkę wkurwiające. No jeszcze raz. Jestem tu. Tu schody, tu jest... to ja nigdzie nie mogę iść. Czegoś nie widzę. Tu się nie da, tu jest winda. A dobra, to jest korytarz. O, Jesus. No dobra, korytarz wygląda super. What is that? Mamy ćmę. Okay. Not getting through here. A jak się odłączę, to też nie przejdę? Duchową tarczę. Holy shit. Ale jestem super hero. I didn't even know I could do that. Nice.
Dobra, mamy tu jakiś pokoik. Dobra, jest duchowy klucz do duchowych drzwi. Na pewno się przyda. Dobra, idziemy odpalić te drzwiczki. No, jest wciągające. Ale brzęczą strasznie w uszy. Ale tu nic nie ma. Sadness? Sadness? To jest dziura, w dziurze nic nie ma. No trzyma w napięciu, muszę przyznać, że nie jest jakieś mega straszne, ale trzyma w napięciu. Dobra, spróbujemy wejść w takim razie. Drzwi otworzyły, to może wejdziemy. Ale strasznie grzechoczą te tmy. Creepy. Bo tu mamy jakieś przejściówki. Tylko to jest trudne, żeby tak dwa światy ogarniać na raz. Jak mi w jednym coś zaatakuje, to co mam zrobić? Telefon. Yes. I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes. I understand. Just give me some time. Były takie telefony. A few days. You'll get what you want. Ugh. That voice. Czy to Tomasz? I don't know why, but it gives me shivers. Looks like the only way. Great. Niedobrze, niedobrze, zatrzęsło się wszystko. Która wersja ładniejsza? Ta wiedźmińska bardziej podoba. This room. It feels cold. Memories of grief. Loneliness. No dobra, już kończę gadać, bo chcę zobaczyć wazon. Nie ma w wazonie, można go tylko obejrzeć. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Co to za akcja w ogóle? Sunflower. Fajne. Fajne to było. Musiałem myszką najechać tak, żeby się zgrały to. Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Pan Tarkovsky, jaki romantyk. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Dobrze, panie Tarkovsky. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Please. Dobra, stawmy już pana Tarkovskiego. Okienko. Jest balkon, dobra, idziemy tutaj dalej. Shit, this is falling apart. Looks like I'm in for another dive. W sensie... Is that skin? If only I had something sharp. No poszła na akcję i cię nie przygotowała w ogóle, ja nie wiem. God, I hate this.
czy to się coś w ogóle rozwiąże w tych pierwszych 2 godzinach rozgrywki. Na razie są same tajemnice. O. No tu jest wspomnienie, a to wspomnienie jest... To już wspomnienie, ale nie mogę go nim zrobić. Proszę, jaka słodka wanienka. Dobra, teraz się przestraszyłem. Okej. Och ty, dziadu. Się wylał, kurde, z wanny jakiś. Nie spodziewałem się. Nie byłem przygotowany na jumpscary. Iska, podskoczyłaś? Dobra, mamy brzytwę. Jest brzytwa, okej. To nie razor, to guilt. Shame. Regret. To nie jest zwykła brzytwa, tylko wstyd i żal. Dobra, i tu mogę rośnieć teraz, okej. Ale nie z tej strony. Iska, nie psuj telefonu. Dobra, cyk. Kroimy. Trzeba przejechać myszą, zobaczcie. W całości. Disturbingly satisfying. Tak, to było niepokojąco satysfakcjonujące. Wszystko się zgadza. To było wspomnienie, jak wchodziłem. This could be useful. The light of a memory strong enough to defy this place. Okay. Coś jest. No, jest wspomnienie. Okej. Trochę creepy ta pielęgniarka. Pan Tarkowski. Do you want me to one, darling? Oh, look at this mess. Smutne i straszne. I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man. Tarkovsky. Yeah, just Tarkovsky. He ended up as our patient. O co chodzi z panem Tarkowskim? Ja chcę tu wchodzić? O chcę. To zwykła żeliwna wanna, no nic dziwnego. Idziemy dalej. Słyszę głosy w lustrze. O, miałem taki kran. Przez długie lata. You. Lustra są straszne. Zawsze. I know you're there. O, Tarkowski? Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing. There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. No, to byłoby słabe. Utknąć po drugiej stronie. Suar, kabina. Okej, co tu jeszcze możemy zdziałać? Nie ma. Stąd przyszliśmy, więc idziemy dalej. No dobra, w sumie wyjdziemy sobie tędy.
Możemy iść dalej po tym balkonie, okej. Mi się wydawało przynajmniej, ale o tym nie działa. No niestety, nie wyjdę po balkonie. Tu? Też nie. Coś jeszcze się dzieje? Nic więcej się tu nie dzieje. Co ja tu zabrałem? Słonecznik tylko, tak? Mi się przyda do czegoś? Nie wiem, czy mam wracać, czy nie. W drugą stronę pójdę jeszcze. Nie, tu nic nie ma. Tu oddzielony balkonik. Jak to w ośrodkach wypoczynkowych. Tu weszliśmy tędy. Okej, dobra, no to co? Tu mamy pokoik, tak? A, zaraz, zaraz. Może zrobimy z tego wspomnienie, co? Wsadzimy słonecznik do wazonu. The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Dobra. Tyk. Okej, okay, udało się. No, fajna rozkminka. Dobra, no mamy tą iskrę, ale co chcemy z tym zrobić? Słychać głosy jakieś. Dobra, leki. Trochę creepy. Idiot. Useless old hag. Cały czas mam historię tej pielęgniarki Iwana Tarkowskiego, no to... It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit. To za list. Przeprosiny. Oko uczuło, pewnie zastanawiasz się, dlaczego piszę do ciebie ten list, zamiast powiedzieć to wszystko osobiście. Obawiam się, że powód jest boleśnie prosty. Piszę, ponieważ jestem tchórzem. Ponieważ nie jestem w stanie spojrzeć ci w oczy i powiedzieć tego, co chcę powiedzieć, tego, co muszę powiedzieć. No dobra, tutaj Tarkowski się to rozczula, no trudno. Chodźmy, idźcie już sobie. Dobra, ćmy sobie poszły. Lupiące skrzydełka, osiągnięcie otrzymałem. Dobra, co, idziemy na górę. Musimy znaleźć tego zioma. Gdzie jest smutka? Smutka zaginęła w ogóle. O, coś tu leży, coś tu leży. O, halo. O, może te drzwi teraz? Dobra, wejdźmy. Cały czas szukamy Tomasza, nie? I kroimy. Tamcimy od razu z tyłu. Zobaczcie, jak to trzeba tak przejechać po prostu 100 kilometrów myszą. Nie boję się was, ciemy, mam super tarczę. O, da się biec tarczą.
Dobra, było mi za dużo trochę. Jakie zamglenie, w sensie, że życie mi spadło? Mało hapsów? W gazecie. Ogień, huch, eksplozji. Ok, dzień jak codzień w Krakowie, prawda? Manager, huh? Marianne. Oh, sadness. Mutko. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me. Take it easy, sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Rekovich. What? Darciki. Oh, right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. No, gdzie jest Tomasz? Was it Thomas Rekovich? Was he the manager here? I guess. You think he stuck around? I'm not sure. A ten, co z wanny wyskoczył, to nie był there Tomasz? There was an old man here. Very recently. I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Hey, okay. That's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, sadness. Look, there's no one... here. No i smutka sadness? Zniknęła. No dobra, dawać Tomasza. Fajne miejsce, prawie gotowe. Główny budżet lepiej niż się spodziewaliśmy. Dobra, to są takie rzeczy. Biurowe. Invoices. Outdated documents. Stare faktury. It all hit me as soon as I entered the room. Anguish. Fear. Longing. What the hell happened here? It still works. O, latareczka. Dobrze. Someone's been using it. Too small to fit a door. No, pewnie do jakiejś szufladki. Someone jotted this down recently. Niedawno? Łódka. Darstwa. Sprawdzić dobrze ścieżkę w lesie. Zajrzyj do hotelu. Sprzątnij stare papiery. Zajęć się badaniami. Zajrzyj do L. To jest L. Burn marks. Broken glass and... Is that salt? My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently. To call me. Okej, czyli stąd Tomaszek dzwonił do nas. Co tu jeszcze masz, niesforny Tomaszu? Grand opening, I assume. Hey, is that the first secretary? They must have had some big plans for this place. Dobra. Więcej znajdziemy. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. O, jest kluczyk. Tak jest. Pyk, kluczyk, sadzamy i co tu mamy? Czemu taki widok? That's as far as it goes. Wow. There. In it. Is that... Da się coś z nim zrobić? Nie, możemy zobaczyć. Coś się wydarzyło. Całkiem normalne biuro w zaświatach.
looks like a passage. To pomieszczenie, coś jeszcze tu będzie? A kto masz tam, ile wchodził? I could absorb some of that energy. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. Dobra, mamy tu Spirita. A co możemy zrobić z niesfornym Tomaszem? I'm so lost without you. I don't know if I can do this. Hey, co to? Get it together. Dobra, Tomasz się próbuje zebrać w garść, ale musimy przesunąć jeszcze zegar, żeby otworzyć to tajne przejście. Że da się zrobić. Looks like I'm in for another dive. No to skok, dobra. Gotta check the wiring. I'd hate to get stuck in there. Dobra. Someone tried real hard to keep this place a secret. Wonder what's in here on the other side. Let's see if it worked. O, tutaj niezła miejscóweczka, jakieś takie kółko piekielne. No dobra. Ciekawe jak to się... O, tu jest. Kluczyk. Niezły montaż. Tajny pokój Tomasza. I'll never get used to this. Nope. Doesn't work. Z tego nie działa. Okej. Kurde, wkręciłem się. Jestem ciekaw. I hate to think what kind of photos need this much secrecy. Zdjęcia do wywołania. Dobra, słuchajcie, kochani, bo już jest 16. Ja wam jeszcze raz wrzucę kodzik. Wrzucę tak. O. Także wszędzie będzie. I to jest ten kodzik, to jest dodatkowa zniżka 10% od tej zniżki, którą i tak mamy na stronie. Więc ktoś ma chęć zgłębić dalej tajemnicę niesfornego Tomasza w ośrodku z Niwy, to zapraszam jak najbardziej do zakupu. I co? No i dużo będę mówił, no. Słuchajcie, ja już kończę. Trzymajcie się. Na razie. Tak.